Witam serdecznie, drodzy, z tej strony ponownie Transdimensional, a no to Wiktoria 3, sfera wpływów. Nasze prawdziwe podejście Galicją, obecnie już jako Rzeczpospolita Obojga Narodów od dłuższego czasu. Zbieramy siłę, raczej edukujemy niesławę, aby ponownie uderzyć na Rosję. Jednocześnie, jak widzicie, jakieś pierdolowate wojny dzieją się w naszej okolicy, niezbyt dla nas istotne. Na ten moment głównie to, co próbujemy zrobić, to ekspansja pokojowa poprzez zwiększanie naszej tytułowej sfery wpływów. Udało nam się w poprzednim odcinku Brazylię wreszcie do tej naszej sfery dołączyć. To powinno nam zapewnić cały kauczuk, jaki tylko kiedykolwiek będziemy potrzebowali. Więc jest to jak najbardziej na plus dla nas. Dodatkowy rynek zbytu dla naszych wysoko przetworzonych produktów przemysłowych oraz dodatkowe opcje importu populacji. Bo jak widzicie, mamy tak olbrzymią przewagę w atrakcyjności migracyjnej, iż ludy, prawda, czy po prostu osoby, które niedawno wybyły do kolonii, stwierdzają, że właściwie to w Galicji jest jeszcze lepiej niż w Ameryce i do Galicji przybywają. Bardzo tłocznie. Bardzo wiele osób tutaj się pojawia. Zgaduję, że mamy obecnie najbardziej zaludnione prowincje na świecie, gdybym mógł, poza Chinami oczywiście, no tak, zapomniałem o Chinach, ale chyba nawet Chiny nie są, a nie, no dobra, okej, cofam to, co mówiłem. Chiny naturalnie, natywnie mają populację na poziomie absolutnie absurdalnym, więc to, co może powinniśmy zrobić, to próbować jeszcze właśnie bardziej z Chinami tutaj współpracować, spróbować je włączyć do naszej sfery wpływów. Ale nie wiem, czy to do końca gry będziemy w stanie zrobić, bo to wcale takie proste nie będzie i za późno się zwyczajnie za to zabieram. Ale przynajmniej już na ten moment z Chinami współpracujemy w takiej formie, że budujemy na ich terytorium różnego rodzaju... Czynimy różnego rodzaju inwestycje na ich terytorium, a oni zapewniają siłę roboczą. Bardzo korzystne dla nich i dla nas, jeżeli chodzi o to, jak tutaj sytuacja wygląda. Widzę, że również inwestujemy tutaj w inne rzeczy, w ropę możemy zainwestować na niektórych ich terytoriach. W inne zasoby jak najbardziej również. Na pewno złoto mają maksymalnie zbudowane. Złoto powinno być tutaj. A nie, patrzcie, nie mają złota zbudowanego maksymalnie. To wtężolmy się im i wybudujmy kopalnię złota, które my będziemy finansować. Zabawne. Co my chcemy? Ateizm państwowy, nie wiem, dla czystej zabawy możemy spróbować go wprowadzić. To byłoby kontrproduktywne dość głęboko, ale tak jak obecnie nie mamy tutaj dosłownie niczego, co wymagałoby naszej jakiejś dogłębnej atencji. Nie planujemy żadnego podboju świata, nic w tym guście nie leży w domenie naszego zainteresowania. Tak naprawdę odbudowanie Rzeczpospolitej, Obojga Narodów i tyle. Tak mi się wydaje przynajmniej. Odrobinkę więcej z tą mechaniką bloku mocarstw możemy dalej wchodzić w interakcję. Nie jest to jakoś wybitnie nam niezbędne, szczerze mówiąc, ale właśnie zabezpieczenie tych zasobów, może właśnie jakieś podstawowe jeszcze tutaj zabawy z wojnami, ale też ze względu na fakt, że próbujemy tutaj jak najbardziej pokojowo grać i dokonujemy ekspansji przy użyciu pokojowych metod,
to musimy uważać na jedną podstawową rzecz. Nasi sojusznicy, których pokojowo przekonujemy, prawda, aby stanęli po naszej stronie, gdy my będziemy mieli bardzo dużo niesławy, no to oni zwyczajnie zrezygnują z takiej kooperacji z nami. I właśnie zdecydowałem się, nie wiem w ogóle dlaczego, ale na cały świat eksportować. Nie interesuje mnie to. Na cały świat eksportować nasze samochody, których nie mamy aż tak dużo właściwie, więc nie wiem dlaczego to zrobiłem. Zwiększmy produkcję w naszych zakładach motoryzacyjnych. Zwiększmy o 50% ilość produkowanych pojazdów. Zobaczmy, jak to zadziała. Też budujemy wszędzie, gdzie się da, platformy wiertnicze. Przed chwileczką w Holandii takich inwestycji dokonaliśmy bardzo, bardzo dużo. I zobaczmy, ze względu na to, że dokonaliśmy takich inwestycji, my mamy okazję, żeby eksportować do nich lokomotywy, na które mają popyt, i możemy importować od nich ropę, prawda, którą za naszymi inwestycjami tutaj zaczęto wydobywać. Więc jak najbardziej będziemy mogli tym się pobawić i właśnie będziemy mogli jeszcze bardziej manipulować tutaj sytuacją. To daje tyle narzędzi do właśnie bardzo, bardzo, jakby to nazwać właściwie, bardzo precyzyjnych manipulacji, o, tak to nazwijmy. Tym samym takie precyzyjne manipulacje, gdzie jest węgiel, tu jest węgiel, mogą nam pozwolić zarabiać krocie. To byłby najprawdopodobniej ciekawy zamysł na jakąś rozgrywkę, gdzie skupilibyśmy się praktycznie tylko na takich inwestycjach i próbach właśnie dominacji rynków przy zerowych, w domyśle, w takiej serii. Tylko kim byśmy mogli wtedy zagrać? Bo chodziłoby o to, żeby zupełnie nie nałożyć na siebie może ograniczenie, że nie możemy wypowiedzieć żadnej wojny o terytorium. Możemy wypowiedzieć co najwyżej wojnę o... to jest wojna na przykład o prawa do inwestycji. To byłby nasz jedyny... To byłby jedyny typ wojny ofensywnej, jakim moglibyśmy się podjąć. Mielibyśmy tylko jakieś startowe terytorium. To brzmi dość ciekawie. Nie wiem, czy najprawdopodobniej nie od razu zrealizujemy coś takiego. Ale jestem ciekaw waszych przemyśleń. Czy uważacie, że coś takie podejście byłoby chociażby lekko ciekawe? Bo wydaje się być to wstępnie kuszącą możliwością, ale znów kwestia perspektywy na to. Widzimy, że Śląsk ma problemy z ilością ludzi tutaj dostępnych. Z Warszawy emigrują do Galicji Zachodniej. Wszyscy, Galicja Wschodnia, Zachodnia, prawda, wszyscy tutaj z całego świata się zbierają. A może warto by było zwiększyć... tylko właśnie zwiększyć produkcję czego? Motoryzacyjnych rzeczy. Na przykład linie montażowe tutaj i w Warszawie chcielibyśmy wtedy najprawdopodobniej znacząco, ale to naprawdę znacząco rozbudować nasze elektrownie pod to. Bo już energia elektryczna jest straszliwie droga. Okej. To są rzeczy, w które będziemy chcieli uderzać. I na ten moment, jak tutaj stoimy z energią elektryczną... W Galicji Wschodniej też pewnie jeszcze więcej elektrowni. Kolej jest zelektryfikowana tutaj. Okej, świetnie. Czy my nie mamy jeszcze łącznic telefonicznych? To w ogóle zrewolucjonizowałoby naszą biurokrację.
Żałuję, że nie zainwestowałem w to szybciej, więcej, bo to jest gdzie właściwie? Gospodarka planowana? Tak, w gospodarce planowanej. Wow, 5% zwrotu z dywidend rządowych, to mogłoby bardzo nam pomóc ekonomicznie. Masowa inwigilacja, to pewnie nie aż tak bardzo. Wow, międzynarodowe standardy walut, wytwarzanie pieniędzy. Myślę, że to jest ten moment, w którym my, może odrobinkę mniej bezpośrednio w przemysł, a odrobinkę bardziej właśnie w sposoby ekstrakcji bogactwa z tego przemysłu, który już mamy. Prusy zachodnie mają problemy z elektrycznością, bo nie mają ludzi pracujących przy tym, ale dla pewności dodam ci jeszcze jedno oczko elektrowni. Większość miejsc traci populację, cała populacja przechodzi na przykład do Lwowa. Lekko przerażające, ile musimy tutaj zainwestować. Widzę, że materiały wybuchowe, powiedzmy, chcemy jeszcze więcej ich produkować. Dobra, jeszcze więcej ich produkuj. Papier. Może z 10 więcej. Zakłady produkcji żywności produkują tylko żywność. Tak, te destylatory byłyby nieopłacalne. Nie mamy automatyzacji tutaj jeszcze. Ale to, że żywność jest tania, to jest dla nas jak najbardziej dobry. I jeszcze jedna oczywista rzecz, na którą mam nadzieję, ktoś mi wypomniał. Bo to koniecznie trzeba było wypomnieć. Mianowicie, moi drodzy, ja się zastanawiam, dlaczego poziom życia naszych najbiedniejszych spada. Prawda? Patrzę na to i tak się dziwię. No dlaczego to może spadać? Jakim cudem to może spadać? Podatki. Oczywiście, że podatki. Więc to jest ta kwestia, gdzie my wszystko rzucamy, prawda, w dalsze uprzemysłowienie. I to nawet niekoniecznie naszego kraju. Dużo bardziej w uprzemysłowienie, prawda, krajów nam podległych, żeby jeszcze bardziej, jeszcze głębiej w naszej kieszeni trzymać zwyczajnie. Więc na przykład w Persji, skoro możemy tutaj inwestować, no to te platformy wiertnicze i w Persji również plantacje opium. Więc to, co możemy eksportować do Persji, no to nie będą mieli prawie na pewno wystarczającej ilości lokomotyw, silników, prawda? Więc to będziemy tutaj eksportowali, a z kolei będziemy importowali ropę. Jeżeli jeszcze, no jeszcze nie możemy, bo jeszcze ani odrobinki jej nie produkują. A jeżeli dobrze pamiętam, to wszystko to, co faktycznie nas tutaj interesowało, to już importujemy od nich. I na przykład importowanie zboża, czy od kogoś możemy? Tak, możemy troszeczkę zboża importować. Wina, możemy troszeczkę wina importować. Tytoń możemy importować. Widzimy, że znów urzędy. Znów urzędy. Po prostu nigdy urzędów nam wystarczająco dużo. I powiedzmy, że dodamy sobie 5 urzędów w Śląsku. Widzimy, że Śląsk również ma problemy z infrastrukturą, ale kolej jest już zakolejkowana przez inwestycje prywatne, więc liczymy na to, że sobie z tym poradzą. Czy my możemy gdzieś wybudować sektory budowlane, gdzie są osoby zdolne do pracy, czy na przykład, nie wiem, na Mazowszu prawie zupełnie nie. Możemy to posortować. Wołyń, teoretycznie. Moglibyśmy tutaj Kowno, tylko Kowno jest, nie, w Kowni nie, Wołyń. Tutaj powiedzmy jeszcze na maksa
Tak. Maksymalna ilość sektorów budowlanych i altem przerzucimy je na początek kolejki. To będzie szybsze albo wolniejsze, ale tą opcję wybrałem. Więc tego już nie zmienimy. Non-stop masowe imigracje, straszliwie, straszliwie przegięte jest ta swoboda przemieszczania się, jest straszliwie przegięta. Pozytywnie jestem zaskoczony i zadowolony z efektów rzeczonej. Jak wygląda? Może wypadałoby tutaj też zelektryfikować kolej. To powinno dać nam odrobinkę większy buffer infrastruktury. Abstrakcyjnie duże ilości tej infrastruktury są tutaj zużywane, zjadane. Rzućmy może okiem jeszcze raz na takie rzeczy jak towary i na przykład gdzie my możemy, skąd my możemy brać może na ten moment ropę. Pokaż możliwości na mapie. Czyli my nie możemy chyba zainwestować na terytoriach, o możemy inwestować na terytoriach pod prawda, wasali tego terytorium, z którym podpisaliśmy kontrakty. Tylko że wy nie macie, wasza ropa jest tylko z wielorybów. Więc to jest inna kwestia. Czyli tylko ta garść platform wiertniczych, które tutaj już widzieliśmy. Znów szlaki eksportowe, lokomotywy. Komu możemy, do kogo możemy eksportować również więcej samochodów? Chcemy być Fordem świata, prawda? Polska produkuje samochody dla całego świata. Wow. Ciekawe, czy my musimy zainwestować w energię elektryczną? Tak, tego się spodziewałem. Ropa naftowa mniej, kauczuk fantastycznie. Zobaczcie, porównajcie sobie teraz rozgrywkę, jeżeli chodzi o kauczuk, a rozgrywkę na wcześniejszych łatkach. Nie musimy samemu posiadać już terytoriów, prawda, na których można kauczuk uprawiać. Wreszcie możemy faktycznie zmusić AI do produkcji tego kauczuku bez posiadania tych plantacji samodzielnego. To jest właśnie rzecz jak najbardziej fantastyczna. Czy ja chciałbym, no, możemy rzucić okiem na populację. Właśnie, chcę się lekko przyjrzeć tej populacji. Wow, jakim cudem Ulster ma 16 milionów. O co tutaj chodzi? Czy... Dlaczego dzielnice finansowe... A? Co tutaj się wydarzyło właściwie? Inaczej, jaki ustrój wewnętrzny ma... interwencjonalizm. Okej, czyli ma taki sam jak my. Jakim cudem Ulster jest stolicą Wielkiej Brytanii? To jest, jeżeli kojarzycie kontekst, prawda, relacji między tą wysepką a tą wysepką, to jest bardzo, bardzo zabawne historycznie, co tutaj się wydarzyło. Okej. Czyli tak na przykład, no tak, my tym naszym wielkim rozrostem populacji ledwie co gonimy domyślne wartości w Azji. To miałoby sens, jednocześnie jest dość zabawne. Ogólnie większość tego, co tutaj obserwuję, jeżeli bezpośrednio mnie nie wkurza, tak jak zazwyczaj to robi, to jest przynajmniej częściowo zabawne. Taki czasami śmiech przez łzy, czasami z innych względów. Wow, troszeczkę dużo wydajemy na te wszystkie rzeczy, którym tutaj się bawimy. Podatki niepobrane. No cóż, to zostawmy.
Będziemy potrzebowali tak energii elektrycznej, to jest zakolejkowane, nie wiem kiedy uda się to zrealizować. Następna rzecz, którą my tutaj robimy, to gospodarka planowana. To co my teraz opracowaliśmy? A tak, opracowaliśmy narzędzia pneumatyczne, które zwiększają przerób sektora budowlanego, dlatego jesteśmy pod kreską teraz. I szanse na odkrycie zasobów zwiększają. Spawanie łukowe jeszcze. Jest tutaj troszeczkę rzeczy, którymi byśmy się zainteresowali, ale znów, to jest po prostu naciąganie tej tkaniny świata przedstawionego, żeby zobaczyć, czy ona pęknie, jak się te fałdy ułożą. Tak, masowe migracje, non-stop. Populacja w tych innych krajach jest znikoma. Wydaje mi się, że oni naprawdę coś straszliwie, kompletnie popsuli w tej domenie. No dobra, tutaj... Na ten moment dość podoba mi się ta sytuacja. Zobaczmy, gdzie przepływa ropa. Ropa przepływa do nas zewsząd, my tą ropę też rozsyłamy do innych miejsc, które używają tego jako metody produkcyjnej. Czy na przykład obozy dywali chcielibyśmy rozbudować? Możemy, jak nie mam. Tylko znów, nie ma wystarczającej ilości ludzi. I momencik, jakichś zasobów nam brakuje? Dlaczego mówicie, że energia elektryczna? Okej. Okay. To jest już inna kwestia i to jest po prostu kwestia konieczności dobudowania tych elektrowni. Zaraz najprawdopodobniej pozwolimy, aby ta lista rządowych inwestycji została w pełni zrealizowana i wtedy pozwolimy na spłacenie długów. I zaraz po tym będzie to moment, w którym będziemy chcieli wreszcie Rosję tutaj ponownie zaatakować i odbić jak największą ilość naszych ziem. Czy jeżeli tutaj produkowalibyśmy również jedwab, jakby to zadziałało? Jedwab stałby się odrobinkę tańszy, ale to nie zadziałałoby bezpośrednio na naszą korzyść. Dlaczego? Nie jestem w 100% pewien. Znów jakiś kraj, o którym nigdy nie słyszałem, ma z jakiegoś powodu zobowiązania względem nas. Nie mam żadnego pojęcia dlaczego. Czy może handel pozwala na generowanie? Nie mam zielonego pojęcia. Można dodać państwo do bloku Mozes. Los Altos. To jest ta mała popierdółka, która chciała, żebyśmy na jej terytorium inwestowali. Więc to, co ja zrobię, to powiem, a właściwie możecie do nas dołączyć. Czemu nie? Możecie do nas dołączyć i my nawet faktycznie na waszym terytorium zainwestujemy, tylko nie będziemy marynowali punktów wpływów na to, a zrobimy to z tego powodu, że jesteście wewnątrz naszej sfery wpływu. I teraz tak, czy jak na nas spogląda Peru i Boliwia? Oni nadal nienawidzą się z Brazylią, ale jeżeli będziecie chcieli z nami współpracować, no to możemy pomyśleć o zainwestowaniu na waszym terytorium. Jeżeli w przyszłości właśnie poprosicie nas o jakąś współpracę, to wyrażę na to zgodę. Argentyna... Przyznanie praw do inwestycji. Mamy chyba za mało po prostu wpływów w buferze i nie możemy tego typu rzeczy zrobić. Zobaczmy, jak duży nadmiar mamy wpływów nad Brazylią. Dość spory. To wydaje mi się być dobrym momentem, żeby przestać wspierać finansowo. I zobaczmy, jak to wpłynie na przewagę. Teoretycznie nadal generujemy przewagę. Okej, czy ja chcę zaryzykować i przestać finansować lobby?
Spróbujmy również. I z jakiegoś powodu to podskoczyło jeszcze bardziej na naszą korzyść. Intrygujące. Gwarantujemy niepodległość jak najbardziej, ale chcemy jednak ukrócić te wydatki na pakty dyplomatyczne. Dania, my nadal finansujemy lobby, nie musimy tego robić. Jeżeli Dania chce się odchrzanić od nas, to może się odchrzanić. Nic nam nie zapewnia użytecznego dla nas tak naprawdę. Wcześniej była po prostu wypełniaczem, który miał zminimalizować szansę na to, że nasz blok mocarstw, prawda, się rozwiąże z racji tego, że nie mamy nikogo. Moi drodzy, nie mielibyśmy wówczas nikogo, kto w nim by się znajdował oprócz nas samych. I Wenezuela chce z nami współpracować. Mamy 100 gwarantowaną szansę na to, że do nas dołączą i oczywiście, że chcemy to zrobić, bo mają towary, którym jesteśmy zainteresowani. Dołączyli do naszego bloku mocarstw. I to, co możemy zrobić teraz, to Nahama zmaksymalizować, wybudować cały ich przemysł naftowy. Po prostu nie zważając na nic, zmaksymalizować całą produkcję, cała ich produkcja ropy będzie przynależała do nas. I my będziemy teraz generowali kolejne technologie, kolejne rozwiązania, które tej ropy będą używały w olbrzymich ilościach. Widzimy, że Niemcy sami się zagryzają, niech się zagryzają. Nie interesują mnie w najmniejszym nawet stopniu. I tak, jesteśmy lekko na plusie, ale pula inwestycyjna, zobaczcie, jak urosła. My musielibyśmy coś z tym fantem zrobić. Czy na przykład jak przestaniemy budować sami nowe rzeczy, Argentyna, umowa handlowa. Jak najbardziej. Jeżeli cała południowa Ameryka będzie przez nas kontrolowana, to jak najbardziej mi się taki scenariusz podoba. Zaraz będziemy w stanie Persję do naszego bloku tutaj wrzucić. Chin jest tak odległe, że raczej nigdy nam się to nie uda. Ale tak, jeżeli Persję się uda, to też znów będziemy w nagrodę, prawda, za to, że do nas dołączą. To, co my zrobimy, to w pełni, moi drodzy, wykupimy cały ich przemysł. Oczywiście zapłacimy również za jego wybudowanie, ale niemniej wykupimy go. Teraz tak, siak też jest rzeczą, gdzie nad współpracą się zastanawiamy, ale siak przynależy do Chin. Więc my tak naprawdę z siak nie musimy mieć osobnych umów. I dalej. Rozpocznij finansowanie lobby. To by było strasznie drogie w przypadku Chin, ale możemy gwarantować niepodległość Chin. Umowa handlowa być może za chwileczkę będzie bardziej korzystna, jeżeli na przykład dodamy troszeczkę więcej szlaków różnego typu, które to i tak, jak widzicie, są dla nas jak najbardziej lukratywne. Więc dlaczego tego wcześniej nie zrobiłem? No, po prostu nie zwróciłem na to uwagi najwyraźniej. I teraz możemy po prostu zaproponować umowę. I dokładnie też łatwiej będziemy przerzucali między sobą te towary, które pomożemy im tutaj utworzyć. I dalej. Co my tutaj mamy? Nadal nieakceptowalny rząd i ten rząd jest coraz bardziej nieakceptowalny. Nie najlepsza sytuacja. Możemy spróbować przerzucić się na rząd innego typu, odrobinkę mniej nieakceptowalny. Ale to mi się też za bardzo nie podoba. Laissez-faire. To mnie lekko kusi i szczerze mówiąc, technokracja nam bardziej przeszkadzała niż pomagała w tej grze. Wolności gwarantowane.
To byłoby dużo bardziej użyteczne dla nas obecnie. To jest inna, mniejsza kwestia. Rosja ma 285 batalionów, ale batalionów jakich? To jest dobre pytanie. Piechota harcownicza, broń artyleryjska, dobra, a my mamy jak? Oblężniczą i piechotę okopową. Czy szkoda, że właśnie o tym wcześniej pomyślałem. Najprawdopodobniej technologie z zakresu militarnego mogłyby nam tutaj lekko się przydać. Na przykład, gdzie jest jakiś lepszy typ piechoty? Dopiero tutaj? Możliwe, możliwe. Czy chociaż jakieś technologie do nas przenikają? Tak. Okręty desantowe. Dużo, dużo, dużo trudniej jest opracować wszystkie technologie w obecnych łatkach. Jak pamiętacie, wcześniej było to absolutnie banalne zadanie. Teraz banalne ono wcale nie jest. Powinniśmy byli wcześniej mieć więcej, zwyczajnie, moi drodzy, uniwersytet. Dlaczego my tak dużo pieniążków tracimy tutaj? Co tutaj się wydarzyło takiego? Te technologie powinny nam pomóc ustabilizować przychody, ale ja na coś zacząłem znów te pieniądze wyrzucać. Dofinansowanie to jest jedna kwestia. Pakty dyplomatyczne to ustabilizowaliśmy. Na przykład Wenezuela teraz jest częścią naszego bloku mocarstw. Jak daleka jest od wystąpienia? Dobra, na ten moment nie będziemy tutaj z tym nic kombinowani, ale za chwileczkę będziemy chcieli przerwać finansowanie lobby. Może zamiast tego zaproponuj umowę handlową z Peru, Boliwią. Zaczekajmy chwileczkę i właśnie zacznijmy bawić się dookoła różnych możliwości, bo oni też mają troszeczkę zasobów na swoim terytorium, mają troszeczkę populacji, która byłaby skłonna wewnątrz takich plantacji na przykład pracować. O, mamy troszeczkę obszarów, które moglibyśmy wcielić. Czy chcemy to zrobić? Szczerze mówiąc, momencik, my Panamę wcieliliśmy? Wcielmy wszystkie nasze kolonie. Żadne terytorium nie jest kolonią, wszystkie, niezależnie od tego, gdzie znajdują się na świecie, będą częścią naszego... O, możemy Persję zaprosić, fantastycznie, na to czekaliśmy. Jest jakaś szansa na jej powodzenie? Nie ma. Więc zapraszamy Persję. I to, co zrobimy właśnie, to natychmiast rzucamy się, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliśmy, i rozbudowujemy wszystkie te gałęzie przemysłu, które nas interesują. Czyli na przykład Fars również interesowałoby nas opium, jak mniemam. Tylko musielibyśmy w Fars wtedy zainwestować, nie wiem, w 4 pociągi najprawdopodobniej, tak lekko licząc. Bo oczywiście te kraje, w których my dokonujemy tak olbrzymich inwestycji, one nie mają infrastruktury. Więc o tym zupełnie zapomniałem, tego zupełnie nie wziąłem pod uwagę. Meksyk chce z nami współpracować. Czemu nie, czemu nie? Możemy jak najbardziej tym się pobawić. Jakim cudem jesteśmy tak głęboko w dołku, jeżeli chodzi o biurokrację? To nas boli. Nie wiem, jakim cudem udało mi się osiągnąć ten efekt, ale udało mi się go osiągnąć. Za ile? Za 8 miesięcy będziemy mieli możliwość użycia łącznic telefonicznych.
Więc może zamiast budować więcej urzędów, to co ja zrobię, to wybuduję więcej zakładów energetycznych. I w ten sposób będziemy gotowi na to, żeby właśnie biurokrację sobie wyrównać technologicznie. Chociaż aż 8 miesięcy czekać, może przynajmniej delikatnie zwiększę tutaj ilość urzędów. Powiedzmy do równo 100. To może być leciutko rozsądniejsze, ale z tym rozsądkiem tak za bardzo nie przesadzajmy. Okej. I widzimy, że Niemcy, prawda, mają kolejną sferę wpływów, blok mocarstw. Schwarzburg, możemy ciebie zaprosić, ale czy to ma sens? Przecież nie będziemy mieli nawet możliwości handlowania z tobą. Więc wątpię, żeby to było rozsądne. Chciałbym móc tutaj powiedzieć, nigdy nie zapraszaj. Bo teraz jak będziemy tutaj spoglądali, to widzimy... Okej. I tak się wycofaliście praktycznie od razu. To najprawdopodobniej były jakieś dziwne sytuacje dookoła zmiany sytuacji w samych Niemczech. Więc tak, urzędy, to się dzieje. Jesteśmy wybitnie pokojowi, właśnie zbyt pokojowi. My nie chcemy być przecież tak pokojowi. My chcemy odzyskać nasze ziemię. Więc zwrot obszarów administracyjnych. Tylko najpierw rzućmy okiem, jak wygląda sytuacja dyplomatyczna Rosji. Z kim współpracują? Nadal z Egiptem współpracują. Co nie jest najprawdopodobniej najlepsze, ale mają tak wielu rywali, że być może będziemy w stanie kogoś na naszą stronę ściągnąć tutaj. Zwrot obszarów administracyjnych. To wydaje mi się, że będziemy jednak dopiero chcieli zrobić w ramach następnego odcinka, czyli ten odcinek odrobinkę wcześniej skończymy. Brzmi to w miarę dość rozsądnie, czyli z początkiem następnego odcinka rozpoczynamy nasze działania zbrojne przeciwko Rosji. Będziemy mieli nadzieję, znaczy rzućmy okiem na to, kto na przykład stanie po stronie Rosji. Nikt nie będzie chciał stanąć po naszej stronie. Widzimy, że tutaj wszyscy są negatywnie nastawieni do nas. Nie możemy powiedzieć Brazylii, słuchaj, wszystko w porządku. My nie chcemy, żebyś brał udział w tej wojnie. My pozwalamy ci nie brać udziału w tej wojnie, więc nie bierz udziału w tej wojnie i nie rozwiązuj tego sojuszu. Bo teraz kraj jest zmuszony do wzięcia udziału w wojnie, z tego co ja rozumiem. Jeżeli odmówi, to automatycznie anuluje sojusz. My nie możemy mu powiedzieć, że to jest w porządku, że my wcale nie oczekujemy twojego udziału w tej wojnie. Przynajmniej nie widziałem nigdzie takiej opcji. To jest przynajmniej lekko frustrujące. Brazylia niby tak nas lubi, niby jest wewnątrz naszej sfery wpływów, ale po naszej stronie nie stanie. No nic. I że też jest tak skłonna zerwać ten sojusz. Nie wiem, jak na to patrzeć. Czy ona też wtedy będzie próbowała z naszego bloku mocarstw się wyrywać? Same problemy. Właśnie jak Kostaryka się trzyma, bo ja chyba tutaj nie inwestowałem w nic, bo nawet nie mają żadnej populacji. Populacja tylko się kurczy z chwili na chwilę. Głodują, umierają, ale jakim cudem oni głodują i umierają? Oni powinni być częścią naszego rynku, prawda? Tak, powinni być częścią naszego rynku. Czy oni... Coś jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo źle zrobione. Czyli oni próbują handlować, ale mają tak źle ustawiony ten handel. Małe państwa są kompletnie popsute. No tak, wszystko jest właściwie kompletnie, przynajmniej po części kompletnie popsute.
No nic, moi drodzy. To by było najprawdopodobniej na tyle w tym odcinku. Następny będziemy próbowali się pobawić z Rosją, odzyskać część terytoriów tutaj. Niektóre z nich mają nawet rozsądną ilość populacji w porównaniu do innych durnych przestrzeni. Durnie wyludnionych, prawda? Lekko problematyczne, ale na ten moment chciałem podziękować wam za uwagę, życzyć miłego dnia i wyrazić nadzieję, że dołączycie do mnie w następnym odcinku. Hej, hej!